23 stycznia to data, która dla sympatyków sanockiego hokeja ma znaczenie szczególne. Na ten dzień bowiem wypada rocznica tragicznego wypadku klubowego autokaru z sanockimi hokeistami. Krążek na tafli i tutaj Adam Raszka skuteczniejszy na środku tafli. I mamy uderzenie spod niebieskiej. Conor McCacker na bramkę swojego rodaka. Dwuosobowa przewaga była po stronie STS-u, chociaż teraz nieźle to się wszystko zarysowuje. Kalion Kieli. Mamy otwarcie 1-0. Marmaciarko STS Sanok, Markus Kalion Kieli. Dobrze to wszystko wyglądało i tak też dla Sanoczan się zakończyło. Proszę spojrzeć, dużo miejsca, zasłonięty Robson. No i gdzieś tam pod ramię, ten w ostatnich momentach takiej płynności. Teraz Wildumec. Czasu gry krakowianie też mieli jeden najazd, którego nie wykorzystali, teraz mało. Rozpoczynamy drugą odsłonę, tutaj też Krakowia skuteczniejsza na środku tafli. Spara. Co wymyśli doświadczony fiński defensor, groźnie pod bramką STS-u. No i mamy wyrównanie. Robił co mógł. Jakiegoś innego ewentualnego elementu. Zagranie na niebieską, dobrze to wszystko zostało tutaj rozprowadzone przez Krakowianie już tutaj zakładają hokejowy zamek i mało brakło w tercji ataku i wymieniają pojedyncze. Nie zmierzała światło bramki, teraz ładnie wypatrzony Latal, który będzie miał okazję do wyrównania i będzie Latal. Czy Świderski Latal i przenosi krążek nad poprzeczką. Jala Sfara miękko broni Świderski. Gdzie jest krążek? Marcel Karna, zaraz Mark Vitanen. Kalion Kieli przed bramkę i jest 2-0. Fantastycznie rozpoczynają trzecią tercję Sanoczanie. Uśpili nieco krakowską defensywę, wykorzystując bezlitośnie tę przewagę, jak i poprzednią, no i nowego prezesa krakowskiego zespołu. Teraz pasy będą miały szansę, żeby szybko odpowiedzieć i broni. Znów szykuje nam się kontra po stronie Marmaciarko STS-u. Robson broni, wypluwa ten krążek, ale Ski ma obok siebie Żurka. Żurek będzie miał dużo miejsca, żeby pocalować. Tak też starał się uczynić, ale kolej. Złe było to przebicie Sanoczan. Krążek przed bramką, ale nie chce wpaść do... Teraz krążek znalazł się w bramce po uderzeniu Radosława Sawickiego i to też nastąpiło w niecodzienny sposób. 4 minuty do końca. No i będziemy mieli tutaj gorącą końcówkę tej trzeciej tercji. Radosław Sawicki. No i była tam próba obrony. Krakowianie Wildumec. Gdzie jest krążek? Zdążył przemieścić się. Gdzieś tam ten krążek rozgrywać między sobą. Chociaż teraz pomyłka po stronie hokeisty Marmaciarko STS-u, ale za mało to było czasu dla krakowskiego zespołu, aby jeszcze zdążyć się wrócić do tego meczu. I koniec końców przegrywa Komar Krakowia w meczu 36. kolejki Tauron Hokej Ligi.